Czy zastanawiało was może co było przed początkiem świata? Czy zastanawiało was jak gromowładny Thor zdobył swój ikoniczny młot Mjolnira? Czy może zastanawiacie się z jakich produktów uszyć najtrwalszy, najtrwalszą na świecie linę? A może co będzie po końcu świata? Na te i inne pytania wam Neil Gaiman w swojej książce Mitologia Nordycka. Wita się z wami Krzysztof Tyczyński w audycji Chris Podcast. Mamy godzinę. 13.1 z lekkim opóźnieniem, a dzisiaj przedstawię wam, a właściwie polecę, właśnie książkę autorstwa Nila Gejmana pod tytułem Mitologia nordycka. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Sądzę, że dla fanów fantastyki może być to no, właściwie pozycja obowiązkowa, gdyż wiele tekstów współczesnej kultury mocno inspiruje się wydarzeniami przedstawionymi właśnie w mitach. Ludów skandynawskich. Warto tu wspomnieć chociażby o Tolkienie, który mocno inspirował się właśnie tą mitologią przy tworzeniu swojego świata z władcy pierścieni, hobita i innych dzieł. A także warto wspomnieć o komiksach Marvela, w których dosłownie mamy postać Tora. Ale przejdźmy już do samej książki. Otóż Neil Gaiman zainspirował się do stworzenia całego zbioru tych opowiadań na podstawie tak zwanej eddy starszej, zwanej również poetycką, oraz eddy młodszej. Obie napisane przez Snoriego z Turlusona, które są jakby takim dużym kompendium wiedzy na temat właśnie wierzeń nordów, wierzeń wikingów. Jakimi zasadami się kierował Cayman, tworząc książkę? Przede wszystkim wybierał mity, które są dość znane, oraz te, które po prostu mu się spodobały. Celem było stworzenie, celem było stworzenie książki, która łączyłaby te wszystkie mity w jedną spójną całość. Oczywiście nie jest to taka pewna encyklopedia wiedzy na temat tych wierzeń. Gdyż osoby, które dobrze znają ten rodzaj mitologii, wiedzą, że występują nawet w tych samych mitach pewne rozbieżności. Dlatego książkę można potraktować bardziej jako taką opowieść na faktach, no, faktach w cudzysłowie, niż y, jakiś zapis konkretnej wiedzy. To ma Neil Gaiman próbuje nas tu bardziej zainteresować odkrywaniem mitologii, niż y, dogłębnie powiedzieć, że jest to jedyna słuszna racja. Tak ja to widzę. Przejdźmy już y, do tego, co składa się na tą książkę. Przede wszystkim zaczynamy tutaj od mitów kosmogonicznych, czyli mitów, które mówią nam poniekąd, jak powstał według. Ludów skandynawskich, cały świat, a nawet wszechświat. Następnie przechodzimy tutaj do takich typowych opowieści o bogach i Herosach. Przede wszystkim główną rolę odgrywają w nich takie bardzo dobrze znane osobistości jak Thor, Loki, czy też ich ojciec Odin. W tej drugiej części znajdziemy wiele mitów takich typowo przygodowych, jak na przykład mm, wyprawę bogów Tora, Lokiego oraz Thialfiego do krainy gigantów. Warto tu wspomnieć, że autor dość, że autor obdarza dość sporą sympatią Lokiego, który jest tu przedstawiony jako taki złośliwy żartowniś. Na pewno nie jest postacią jednoznacznie złą, nie jest też postacią jednoznacznie pozytywną, co poniekąd wiąże się z powszechnym wizerunkiem Lokiego, który, który możemy kojarzyć na przykład z filmów Marvela oraz genialnej, genialnej roli Toma Hiddlestona jako właśnie tego boga. Na ostatnią część składają się mity opowiadające o zbliżającym się Ragnaroku, czyli według wierzeń, według wierzeń Nordów końca świata. Tak więc, dlaczego warto zainteresować się tą pozycją? Przede wszystkim tak jak wspomniałem na początku, dlatego iż ten odłam mitologii miał spory wpływ na to, jak wygląda dzisiejsza popkultura. Przede wszystkim też dla, warto zainteresować się tą pozycją, gdyż pomimo mitologicznego podłoża można to potraktować jako taką typową powieść przygodową, typową powieść fantazy. Mamy tu mnóstwo barwnych bohaterów, mnóstwo ciekawych wątków, mnóstwo. Mnóstwo odziwo humoru. Wielokrotnie można, się wielokrotnie można się uśmiać z naprawdę dobrych żartów. Jedyną wadą tej książki jest fakt, że mm, przedstawione tu mity są jedynie zalążkiem tej kultury, gdyż, gdyż nie, za nie zachowało się niestety ich zbyt wiele. No ale poza tym. Książka jest naprawdę dobrze skonstruowana, po prostu nie da się przy niej nudzić. Zdecydowanie można ją polecić każdemu i miłośnikom mitologii i tym, którzy bardziej stronią od takich tematów. Mam nadzieję, że zainteresowałem, zainteresowałem Was kupnem tej lektury. W takim razie bierzcie się szybko za czytanie i do usłyszenia.